Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jest mi niezwykle miło przywitać Państwa dzisiejszego wieczoru i zaprosić na spotkanie i rozmowę ze znakomitą reportażystką, pisarką, wychowawczynią, mistrzynią dla wielu świetnych reporterów, wieloletnią szefową działu reportażu Gazety Wyborczej, panią Małgorzatą Szajnert. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęła Pani to nasze zaproszenie i możemy się spotkać w ten poniedziałkowy wieczór w Muzeum Literatury w Warszawie. Ja Państwu zdradzę, że to było jedno z naszych marzeń, kiedy przygotowywaliśmy się do tej wystawy i do cyklu spotkań, które prezentujemy od kilku miesięcy. Jednym z naszych marzeń było spotkanie autorskie i zaproszenie do rozmowy pani Małgorzaty Szajnert. Także bardzo dziękuję za spełnianie naszych marzeń. Ja dziękuję. Proszę Państwa, ta wystawa, jak Państwo znakomicie wiedzą, jest pretekstem do wielu świetnych rozmów. Możemy gościć gości, których przepytujemy na okoliczność nie tylko tekstu literackiego, ale także fotografii, tego, co czasami wynika z korespondencji tych dwóch mediów i tego spotkania z sobą. Ci z Państwa, którzy znają zawodową i pisarską biografię pani Małgorzaty Szajnert, doskonale wiedzą, w jak trudnej i nie najlepszej sytuacji się znalazłem, prowadząc to spotkanie, dlatego będę miał jak zawsze ogromną prośbę, ale też zaproszenie dla Państwa. Czekamy na Państwa pytania, na Państwa włączenie się do tej rozmowy. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam, zachęcam. Te pytania będziemy archiwizować i ostatni kwadrans naszego spotkania przeznaczymy już bezpośrednio na pytania od Państwa, które będziemy się starali zadać. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią, ten dzisiejszy wieczór chcemy poświęcić rozmowie o odczytywaniu fotografii, ich miejscu w pracy reportera, tego, czym jest dokumentowanie, czym jest zbieranie śladów, tego, jakie fascynujące rzeczy odsłaniają się niekiedy w pracy z archiwami, jak wygląda selekcjonowanie materiału. Ci z Państwa, którzy znają wydane w ostatnich latach książki Małgorzaty Szajnert, mam na myśli chociażby Czarny Ogród, czy Usypać Góry, Historię z Polesia, albo Wyspa Klucz, Wyspa Węży, czy Dom Żółwia Zanzibar, doskonale wiedzą, jak ważne miejsce zajmują fotografie w konstruowaniu tej opowieści, że stają się taką drugą płaszczyzną narracyjną. Więc ten rodzaj relacji, korespondencji między słowem i obrazem będzie dla nas w jakimś sensie głównym tematem dzisiejszego spotkania. To pierwsze pytanie, które chciałbym Pani zadać, to jest pytanie w jakimś sensie trochę otwarte, ale pytanie związane z rzeczywistością, w której jesteśmy i reportażem, który w niej funkcjonuje. Mianowicie on w ostatnich latach, to nie są żadne odkrycia, wielokrotnie o tym słyszymy, że reportaż cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników, że on się niejako przeniósł z łam prasowych bezpośrednio do książek. Stał się takim świetnie funkcjonującym gatunkiem literackim, poczytnym. Czy to jest Pani zdaniem rzeczywiście jakieś nowe zjawisko w ogóle w historii reportażu? Jak Pani spogląda na to z perspektywy własnego doświadczenia? Czy to jest nowe zjawisko? Nie, bo reportaż w Polsce, tradycja reportażu w Polsce to jest także tradycja literacka, więc to nie jest nowe. No przecież czy Wańkowicz, czy Pruszyński, czy Janta Połczyński, to byli także pisarze. Oni byli reporterami, ale jednocześnie pisarzami. To były już dzieła literackie. I to wychodziło także w książkach. Także to nie jest nowe. To, co jest w pewnym stopniu nowe, to to, że to zaistniało w reportażu powojennym. Dlatego, że w reportażu międzywojennym to było już dość oczywiste, że reportaż jest w wiadomościach literackich, reportaż tam drukowany, on już wchodził do literatury. No ale potem była wojna, potem był socrealizm, potem był mały realizm już w okresie odwilży. Były najrozmaitsze formy reporterskie, które nie bardzo aspirowały do tego, żeby zająć miejsce na półkach literackich. To się zaczęło rozwijać stopniowo. To znaczy z kwalifikacjami, nowymi jak gdyby kwalifikacjami, bo reportaż bardzo długo
był w takim uśpieniu właściwie. To znaczy ten mały realizm, był taki reportaż uśpiony. To znaczy ci wszyscy reporterzy, którzy pisali mały realizm, mieli wielki potencjał, ale mieli równie wielkie ograniczenia. Więc to nie bardzo się mogło rozwinąć. Czasami rozwijało, ale to wybitne jednostki do tego dochodziły. Takie jak Hanna Kral czy Ryszard Kapuściński, którym się udawało Hannie Kral zdążyć przed Panem Bogiem, jako ta wspaniała już książka, co do której nie było wątpliwości, że to jest dzieło literackie, mimo że ma także bardzo bogatą zawartość faktograficzną. To samo Kapuściński. Ale potem przyszła ta nowa fala reporterów związanych z Gazetą Wyborczą, którzy uczyli się w Gazecie Wyborczej, którzy tam dostali świetne warunki w pierwszym okresie istnienia gazety. Zwłaszcza może nie w pierwszym, ale w takim nieco późniejszym, kiedy gazeta już zaczęła miewać po milion nakładu. I kiedy miała magazyn, który wynosił 100 stron, magazyn tygodniowy. Reporterzy zaczęli pisać reportaże coraz większe, coraz bogatsze, o coraz bardziej literackiej zawartości. I w rezultacie to, co dzisiaj obserwujemy, to jest właściwie ucieczka reporterów do literatury. I ta ucieczka wiąże się z tym, że reporterzy nie bardzo mają w tej chwili bazę prasową. Ale to już jest, to jest ogromny temat. Nie chciałabym go rozwijać, bo się zagubimy. W każdym razie powiedzmy tak, to nie jest zjawisko nowe. To jest jak gdyby zjawisko, które się na nowo odrodziło i w tej chwili zaczyna być dla reportażu trochę niebezpieczne. A te niebezpieczeństwa w czym by pani upatrywała? To znaczy w tym, że reportaż przestaje być związany z prasą. Przestaje być związany z żywym zadaniem prasowym. Jest już literaturą, ci reporterzy piszą o współczesności, ale to już nie jest takie bezpośrednie. Mnie brakuje w prasie takiego reportażu, ale nie ma dla niego łamów. Nie ma w tej chwili. Gazeta Wyborcza bardzo ograniczyła łamy. Wiadomo, co się dzieje z gazetami regionalnymi. No, nie ma pola dla reportażu. Takiego pola, w którym reportaż jest tym żywym, bezpośrednim, szybkim i bardzo szeroko. Zważmy, że gazeta wielonakładowa to jest kilkaset tysięcy, a książka to jest 5000 nakładu. Tak, tak. Więc szkoda tego reportażu. W jednej z rozmów powiedziała pani, że gdyby pokusić się o taki przepis na dobrego reportera, to nie powinno tu zabraknąć talentu, zdolności obserwacji, empatii, zachowania dystansu wobec tematu i bohaterów, świadomości wielu poświęceń i trudów, a nade wszystko ciekawości. To jest może pytanie troszkę teoretyczne, abstrakcyjne, ale jeżeli się pani na mnie nie obrazi, to chciałem zapytać, czy pani zdaniem reporterem się jest, reporterem się bywa i czy od bycia reporterem człowiek może się uwolnić? No to, co powiedziałam przed chwilą, to świadczy o tym, że w jakim stopniu można się uwolnić. To znaczy ci reporterzy, którzy piszą książki, nadal są reporterami, ale są już bardziej pisarzami niż reporterami. Oni się jak gdyby uwalniają, w jakim stopniu uwalniają się od tego bezpośredniego, takiego agresywnego działania. Natomiast czy reporterem się bywa? Na pewno są takie sytuacje, że człowiek, który nagle staje wobec jakiegoś niezwykłego wydarzenia, które wydaje mu się historyczne, czuje potrzebę pisania. Dlatego część to widzimy w blogach, które się pojawiają w internecie. To bogactwo blogów świadczy o tym, że ludzie czują potrzebę pisania o tym, co ich otacza, czasami buntowniczego pisania, czasami tylko refleksyjnego, ale w jakim stopniu oni też czasami bywają reporterami, dlatego że czasami to, co oni piszą, właściwie można by było potraktować jako żywy reportaż.
Więc nie będąc zawodowymi reporterami, profesjonalistami, jednak także bywają reporterami. Nie mając świadomości. Nie mając nawet świadomości tego. A czy... W ogóle reportaż jest niezwykle szerokim pojęciem. To jest no tak, granice reportażu, to właśnie no, to bezkres. A proszę mi powiedzieć, czy albo inaczej, co byłoby dla Pani określeniem miana dobrego tematu? To jest dobry temat. Jaki to jest w ogóle dobry temat dla reportażu? Dobry temat to jest temat, który jest ważny, który jest aktualny. Społecznie. Czy nie? Społecznie, politycznie. Może jeszcze jakoś w inny sposób, ale nie potrafię tego w tej chwili znaleźć określenia. No bo jest także coś takiego jak psychologia społeczna. I czasami może się coś takiego zdarzyć, co nie spełnia takich kryteriów bezpośredniej ważności, ale jednocześnie jest bardzo ważne. I to się okazuje potem, że było ważne, że należało o tym mówić. No więc ważny. Powinien być ciekawy. Powinien mieć bohatera, który będzie ten reportaż jakoś na swoich barkach trzymał. Bez bohatera właściwie trudno sobie wyobrazić reportaż. No czasami bywa bohater zbiorowy. No czasami wydarzenie jest tak mocne, że bohater bezpośredni nie jest potrzebny, bo wydarzenie jest bohaterem. No to bez końca można opowiadać. Ciekawi mnie jeszcze jedna taka warsztatowa rzecz w przypadku Pani drogi pisarskiej, drogi reporterskiej. Czy Pani pisząc swoje teksty, myśląc o książkach, myśli także o czytelniku, to znaczy wyobraża sobie jakiegoś potencjalnego, wirtualnego odbiorcę, który gdzieś znajduje się po drugiej stronie? Czy to są sprawy czysto teoretyczne, nad którymi Pani nie zastanawia się, tylko pracuje nad materiałem, który uznaje, że jest istotny i tak go zrobię i tak go skończę? Wie Pan, ja nie mogę powiedzieć, że ja myślę o czytelniku jakimś wyobrażonym, ale jednocześnie mam świadomość, że ja zdecydowanie piszę dla czytelników. Mam taką świadomość. To znaczy, może powiedzmy tak, może to nie zabrzmi dobrze. Mnie się wydaje, że jeżeli mnie jakiś temat tak bardzo intryguje, a ja nie jestem filozofem, ja jestem zwykłą osobą, jeżeli mnie tak bardzo intryguje, to znaczy, że on także zaintryguje moich czytelników. Jakoś tak przez siebie to też przepuszczam tę sprawę. Jasne. Dlatego uważam, że taka ważna jest ciekawość w życiu reportera. A ta ciekawość to jest taka zwykła ludzka ciekawość, czy to jest jakiś inny rodzaj ciekawości? Są różne rodzaje ciekawości. No. Ktoś jest ciekawy, jak wyglądają spódniczki czy desusy jakiejś damy i będzie pisał do pudelka, bo go to bardzo interesuje. A kto inny interesuje się procesami społecznymi? No, ciekawość jest bardzo złożona. To trudno. Czyli pani jakby nie deprecjonowałaby w ogóle jakby ciekawości, tylko jakby wprowadzała pewien rodzaj gradacji w niej, tak? Ja myślę, że na przykład ja jakoś ufam swojej ciekawości. Mnie się wydaje, że ja już tyle przeżyłam, już tyle widziałam, już jestem wystarczająco stara, żeby moja ciekawość przeszła przez takie doświadczenia, które sprawiają, że można mieć do niej pewne zaufanie. Mhm. Jasne. To jedna rzecz, która dotyczy tego doświadczenia i Pani absolutnie bogatej drogi zawodowej. Chciałbym zapytać, ponieważ spotykamy się w Muzeum Literatury. Chciałbym zapytać o ten czas tygodnika Literatura, w którym Pani także pracowała. Czy tamto miejsce było dla Pani ważnym miejscem, jeżeli chodzi o pracę zawodową, pracę reporterską, dziennikarską? Bo to jest czas chociażby takiego cenzorskiego, przecież zmagania się z ingerencją w tekst, który bywał niekiedy dużym ograniczeniem. Jak Pani wspomina Literaturę jako miejsce? Bardzo dobrze wspominam. Jako bardzo dobre miejsce. Mieliśmy świetnego redaktora Gustawa Gottesmana. Mieliśmy redaktora naczelnego Putramenta, który
nie wtrącał się specjalnie w pracę gazety. On ją jak gdyby firmował. On był wysokim partyjnym dygnitarzem. On nie przeszkadzał, a raczej asekurował. Od czasu do czasu starał się asekurować gazetę. Znaczy jakoś tam... Ja mam dobre doświadczenia z tej współpracy. Mieliśmy świetny zespół. Tam pracowali wspaniali dziennikarze i pisarze. Pracował tam Krzysztof Konkoleski, pracował Kazimierz Dziewanowski, Wojtek Adamiecki. No już w tej chwili trudno mi wyliczać, no mnóstwo tam było. Julian Rogoziński chyba przez chwilę, prawda? Rogoziński, Piotr Wierzbicki. Michał Sprusiński chyba. Michał Sprusiński, tak, tak. Mnóstwo wspaniałych. Jerzy Andrzejewski pisał tam stały felieton. Także to było wspaniałe środowisko. I gazeta Gustav Gottesman bardzo starał się zachować w tej gazecie taki luz, który, znaczy mówię w tej chwili nie tyle o jak gdyby życiu tego zespołu, bo to ten zespół swoim własnym życiem żył. Każda, tam były grupki, przyjaciele i tak dalej. Ale zachować luz na łamach. W związku z tym literatura drukowała zarówno świetne teksty autorskie, literackie, jak sprowadzone najrozmaitsze takie seryjne teksty, na przykład pamiętam, które były jakieś zdumiewające, to były zdumiewające teksty. Świetnie się to czytało, zupełnie właściwie nie było wiadomo, dlaczego to się znalazło w literaturze. No, był to na przykład cały cykl tekstów o Jasnowidzu Klimuszce. Wspaniałych. Ludzie się zabijali, żeby tę literaturę kupować. Był bardzo duży cykl tekstów, który był poświęcony jakiejś stuletniej mewie. Jonathan Seagal to się nazywało. Stuletnia mewa. Jakiś zagadkowy tekst, którego właściwie, może gdybym go teraz przeczytała, to bym zrozumiała, dlaczego się ukazywał. No w każdym razie drukowane były trochę od sasa do lasa różne rzeczy, ale miałam wrażenie, że pracuję w gazecie, w której panuje pewna swoboda, na która sobie może pozwolić na taką swobodę. I to były świetne pomysły Gottesmana. Mnie cenzura w pierwszym okresie pracy, jak tylko przyszłam do literatury, cenzura mi zdjęła 4 teksty pod rząd. I właściwie nie wiadomo dlaczego. Nic w tych tekstach nie było dramatycznego, nie wiem. Może ja byłam pod jakimś obstrzałem, dlatego że ja napisałam wtedy, zanim poszłam do literatury, napisałam do polityki taką sagę o arystokracji w Polsce, Mitra pod kapeluszem. I to zostało potępione przez władzę, potępione. I być może, że z tego powodu te moje teksty, które ja potem pisałam w literaturze, były pod silniejszym obstrzałem cenzury. No i ponieważ ja wiedziałam, że redaktorzy nie lubią, jak im cenzura zdejmuje teksty, zwłaszcza tak masowo. No więc poszłam do Gottesmana i powiedziałam mu, że no bardzo mi przykro, że te moje teksty tak padają. A on mówi, ale nie rozumiem, o co pani chodzi. Ja mówię, no bo może pan ma jakieś kłopoty. Ja nie wiem, co mam robić. A on na mnie spojrzał i powiedział tak, pisać, pani Małgosiu, pisać. No to było bardzo przyjemne spotkanie. Mm-hmm. A potem jakoś, o dziwo, przez jakiś czas rzeczywiście nie miałam żadnych kłopotów. Potem znowu się pojawiły, to, ale to wiadomo, liczyliśmy się z tym, że będą ingerencje, bywały, mm-hmm. ale jakoś, nie wiem, być może także parasol Putramenta trochę łagodził te kłopoty. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to wspomnienie poświęcone literaturze. Fotografia
ten główny temat, który nas tutaj dzisiaj spotyka. Czy aparat to jest ważne narzędzie w Pani pracy? Bo wyobrażam sobie Panią jako osobę bardzo skrupulatną, bardzo, powiedziałbym, precyzyjną i zastanawiały mnie urządzenia, którymi Pani się posługuje, zdobywając materiały, pracując w archiwach. Czy tam się również pojawia aparat? Ci, którzy znają Pani książki, wiedzą, że jest Pani po prostu autorką wielu fotografii, które potem trafiają do tych książek, ale... Ale w jakimś momencie on się pojawił, ale nie od razu. Bo pierwsze książki, to znaczy... zajrzę tu. Czarny ogród, Wyspa Klucz. W ogóle nie mają moich zdjęć. Mimo, że ja już miałam aparat. Wszystkie zdjęcia są cudze. I w Czarnym Ogrodzie, i w Wyspie Klucz. Ale wyboru tych zdjęć dokonywała Pani. Tak, tak. Potem zaczęłam fotografować. Też między innymi dlatego, że fotografowanie stało się łatwiejsze. Miałam już, najpierw kupiłam sobie dobry aparat, a potem po prostu zaczęłam fotografować już za pomocą komórki. Ale pierwsze książki były, bardzo starannie przygotowywałam ten taki program zdjęciowy, ale wszystko było załatwione albo za pomocą archiwów, albo za pomocą znajomych fotografów. Ale czy materiał fotograficzny, nie, zastanawiałem się właśnie, kiedy Pani komponuje książkę, która jest bardzo precyzyjnym, powiedziałbym, komunikatem, a jednocześnie jest to absolutnie tytaniczna praca w przekopywaniu się przez archiwa, w to, jak wiele tego materiału musi być poddane selekcji. Czy fotografie pojawiają się, powiedziałbym, równolegle wobec Pani pracy w sensie pisarskiej? Pani pisze i widzi już te zdjęcia, czy one gdzieś dopiero później zaczynają się pojawiać i Pani je dobiera do swojego tekstu? To bywa różnie. Na przykład w Czarnym Ogrodzie pewne zdjęcia od razu wynikały z pracy nad tekstem. Bo jeżeli ja pisałam o tym, jak powstawał Kiszowiec i Niekiszowiec, to musiałam przeglądać mnóstwo materiałów archiwalnych, także zdjęciowych projektów. Tak. Projektów, tak. Które były bazą do powstania tych osiedli. I to były te projekty i te zdjęcia były tak ciekawe, że ja od razu wiedziałam, że one się powinny znaleźć w książce. I bardzo często to, co się podczas pracy, jeżeli książka ma charakter także historyczny, a właściwie prawie wszystkie moje książki mają dużą zawartość tego historycznego materiału, to już przy badaniu tych historycznych źródeł natrafia się na fantastyczny materiał zdjęciowy. I tylko wtedy trzeba zanotować, co się by chciało mieć. I w ogóle już nie ma nawet kwestii jakiegoś wyboru czy selekcji, bo już wiemy, że to chcemy mieć. No na przykład, kiedy zobaczyłam zdjęcie, w którymś z archiwów zobaczyłam zdjęcie generała Modelskiego z generałem Rozwadowskim w Wyspie Węży, to od razu wiedziałam, że to zdjęcie absolutnie musi być w tej książce, ponieważ jest to zdjęcie dwóch osobowości, dwóch charakterów, dwóch postaci, dwóch fizyczności. Tak niesamowicie ciekawe i takie rzuca światło na to, co w tej książce jest. Także z archiwami jest tak, że one czasami przynoszą niezwykłe niespodzianki także. A gdyby Pani została zapytana o jakieś największe swoje niespodzianki archiwalne, to co by to było? No na przykład miałam taki wypadek z panną Boyd, bohaterką jednego z reportaży, który wszedł do książki Usypać góry, historię z Polesia. A panna Boyd była niezwykłą zupełnie postacią. Była dziedziczką ogromnej fortuny. Miała niesamowitą fantazję, potrafiła wyposażyć statek, żeby udał się na poszukiwanie Amundsena,
badała Arktykę i w pewnym momencie polowała na białe niedźwiedzie i w pewnym momencie postanowiła zobaczyć Polesie. Pojechała do Polski na kongres geograficzny, który był tuż przed wojną, pod koniec lat 30., bo ona była już wtedy członkinią Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego. Ona miała wielkie osiągnięcie jako badaczka różnych miejsc, dziwnych miejsc świata. I właśnie wybrała sobie Polesie do badania. No i ja napisałam reportaż o pannie Boyd. I kiedy zbierałam te materiały, to zauważyłam w którymś z magazynów ilustrowanych, zauważyłam zdjęcie panny Boyd w objęciach białego niedźwiedzia. Panna Boyd w pięknym foczym futrze, wytworna dama. I wyglądałoby to wszystko bardzo pięknie, gdyby nie to, że niedźwiedź był podwieszony na łańcuszku, na łańcuchu, ponieważ to były już zwłoki niedźwiedzia upolowanego przez pannę Boyd. Ale wyglądało to fascynująco, bo panna Boyd była tak piękna w tym foczym futrze i obok ten niedźwiedź zapragnęłam mieć to zdjęcie. No i zaczęliśmy szukać tego zdjęcia, bo nie można go było wziąć z tego ilustrowanego pisma, to nie nadawało się, ale byłam pewna, że ono musi być w muzeum pani Boyd, które zostało utworzone w miejscu, gdzie kiedyś mieszkała, w Kalifornii, koło San Francisco, i to muzeum dysponowało zdjęciami. No i muzeum rzeczywiście, fotoedytor, świetny fotoedytor, pan Daniel Lis, który teraz już nie jest fotoedytorem, ale napisał wspaniałą książkę o polskich olimpijczykach, która jest teraz z przyjemnością, to ogłaszam. Skontaktował się z tym muzeum, dostaliśmy zdjęcie i okazało się, że na tym zdjęciu nie ma żadnej damy w foczym futrze, pięknej, eleganckiej, smukłej, tylko jest taka baba z grubymi łydami, w grubych rękawicach, w jakiejś dziwnej czapce rogatej, z dubeltówką w ręce, i niedźwiedź jest taki sam. No więc skąd taka to pomyłka? Uznałam, że to pomyłka. Zwróciliśmy się do muzeum z pytaniem, dlaczego przysłali nam zdjęcie jakiejś innej kobiety. Chcieliśmy zdjęcie pani Boyd. Okazało się, że mieli rację. Panna Boyd była taka, jak na tym zdjęciu, jak na tym nie bardzo pięknym zdjęciu. Nie była piękna. Ale widocznie miała dobrą prasę, która postanowiła, że w magazynach ilustrowanych pannę Boyd zastąpi ktoś, kto jest ładniejszy. I to się tak rozeszło, a jeszcze było zdjęcie inne, było zdjęcie jeszcze panny Boyd w cudownej szacie, też tej samej, która stała przy niedźwiedziu, w cudownej szacie, jak idzie do pałacu Buckingham na spotkanie z królową, zaproszona do pałacu Buckingham. To zdjęcie, w ogóle się nie przysłali nam tego zdjęcia z tego muzeum, powiedział, że to jest ta sama fałszywka. No więc musiałam się z tym pogodzić, ale ponieważ ja zastosowałam taką zasadę, że zdjęcie zawsze jest łamane blisko tekstu. Tak. I zdjęcie w jakim stopniu opisuje tekst, idzie to tak dwutorowo. Zdjęcie i opis, zdjęcie odnosi się do tekstu, a tekst opisuje zdjęcie. Wobec tego musiałam już potem przy łamaniu tego materiału, ponieważ zdjęcia dostawaliśmy w ostatniej chwili, musiałam przerobić część tekstu, bo ja w tym tekście wychwalam urodę panny Boyd. Czyli fotografia, która wpływa, bym powiedział, na korektę i redakcję tekstu. Tak, niekiedy. Tak, ale poza tym ta niespodzianka archiwalna. To niezwykła. Pytanie może z natury takich banalnych i prostych, ale jak się szuka fotografii? To znaczy, jak pracuje się w archiwach?
Skąd pani wie, że coś musi tam być? Albo czy to jest kwestia intuicji, domyślenia się, nie wiem, odpowiedniego researchu, który człowiek robi? Ale doskonale wiemy i pani wielokrotnie też wspomina w swoich książkach o tym, że archiwa potrafią nas zaskakiwać. Wie pan, to mniej więcej wiadomo, no, które archiwa czym się zajmują i gdzie należy szukać zdjęć oficerów z II wojny światowej, a gdzie należy szukać panny Boyd, jeżeli ma swoje muzeum. Jasne. I gdzie należy szukać zdjęć z Zanzibaru, bo Zanzibar ma muzeum państwowe, zresztą z wspaniałymi zbiorami. Ale tu miałam właśnie na muzeum, to archiwum zanzibarskie sprawiło mi wielką niespodziankę. To było archiwum, do którego, żeby się dostać do niego, trzeba było wypełnić ogromne dossier z fotografiami, z życiorysem, z poparciem swojej firmy, która się ubiega o ten, i z poparciem jakiegoś dygnitarza zanzibarskiego z Ministerstwa Kultury. Ja to wszystko, wszystkiego tego dokonałam jeszcze w Polsce, załatwiając to za pomocą poczty. Wysłałam potem te chyba cztery egzemplarze tych moich błagań o wejście, tak? I zachowałam sobie kopię na wszelki wypadek, gdyby to zginęło w drodze. No i jak pojechałam do Zanzibaru, udałam się do tego archiwum. I jak zapukałam do dyrektora, to okazało się, że na biurku dyrektora śpi sekretarka, opisałam to w książce, nie kłamię, śpi sekretarka, a dyrektora nie ma. Bo dyrektor ma ciężki zawał, jest w szpitalu i nie wiadomo, czy w ogóle przeżyje. No dobrze, a czy ktoś zastępuje dyrektora? Nie, dyrektor decyduje o wszystkim. A czy tu są moje w ogóle te moje dokumenty, moje zgłoszenia? Tak jest, ale dyrektor decyduje o wszystkim. A dyrektor ma zawał i nie wiadomo, czy przeżyje. Ale historia skończyła się dobrze. Historia skończyła się tak, że jak ją opowiadam, to sama przeżywam to wszystko na nowo. Skończyła się tak, że ja się zdecydowałam zadzwonić do dyrektora. Będącego w szpitalu. Do tego szpitala. Uzyskałam za pomocą łapówki od sekretarki, uzyskałam telefon i zadzwoniłam do dyrektora i rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Proszę pani, jestem umierający. Cichym głosem. Jestem umierający, nic nie załatwiam. Ja mówię, proszę pana, życzę panu zdrowia. Przyjechałam z dalekiego kraju. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek tu będę. Jeżeli nie przywiozę tego materiału, który jest w tym archiwum, wyrzucą mnie z pracy. Proszę pana, panie dyrektorze. I kiedy doszło do wyrzucenia z pracy, dyrektor powiedział, proszę iść i pracować. Gdzie? Do archiwum. Jakoś ożywił się trochę, tak? Proszę iść i pracować. No i udałam się do archiwum, ale niestety nastąpił blackout na Zanzibarze. Nie było przez miesiąc elektryczności. W związku z tym mogłam uzyskać dostęp do pisanych materiałów, ale nie mogłam uzyskać dostępu do zdjęć. I wszystkie zdjęcia z Zanzibaru ściągałam potem z rozmaitych innych archiwów. Czy takie doświadczenia bywają zniechęceniem, czy nie? Czy wręcz nie. Przeciwnie? Są szalenie podniecające. Do dalszej pracy. Na ile fotografia? Nie, ja przede wszystkim byłam tak niesamowicie dumna z siebie, że ja uzyskałam wejście do tego archiwum, że przełamałam ten swój straszny strach przed tym telefonem, że on odmówi i ja stracę ten wyjazd i stracę tą książkę. Dlatego, że to, co było w tym, to, na czym mi zależało i co znalazłam w tym archiwum, było absolutnie koronne dla tej książki. Bez tego dokumentu, który tam znalazłam, to znaczy do sprawozdania z procesu sądowego, które znalazłam w tym archiwum, nie byłoby tej książki po prostu. Więc to straszne miałam przeżycie z tym. Ciągle to sobie przypominam. To jest bardzo świetna historia, bo nasunęło mi się pytanie, żeby
wydobyć od Pani jakieś wspomnienia, anegdoty o różnych innych sztuczkach polegających na dostępie do źródeł, do materiału, do przekonywania bohaterów, żeby byli bardziej otwarci. To jeszcze Panu powiem coś o znaczeniu zdjęć jako uwierzytelniających materiał. Bo właściwie ciągle się zastanawiamy nad tym, jakie znaczenie mają zdjęcia dla tekstu reporterskiego. No przede wszystkim uwierzytelniają go. I tu mam historię związaną ze sztuczkami Hugo Badera i generałem Lebiedziem, ale nie wiem, czy mamy na to jeszcze czas. Absolutnie, tak. Tak? No więc Jacek Hugo Bader postanowił zrobić reportaż o generale Lebiedziu. Generał Lebiedź, którego teraz już mało kto go pamięta, to był generał, który robił fantastyczną karierę w związku już w Rosji, już nie był Związek Radziecki. To była Rosja, to była Rosja Jelcyna chyba wtedy. Już nie pomnę. W każdym razie generał Lebiedź był zupełnie niedostępny dla dziennikarzy. A Jacek Hugo Bader wyczaił jakoś jego adres i postanowił tam wtargnąć. No i wymyślił sobie, że wtargnie tam wtedy, kiedy Lebiedzia nie będzie w domu, będzie obserwował, kiedy będzie w domu Lebiedziowa. Bo Lebiedź to może go od razu przegoni, a z Lebiedziową on się jakoś zaprzyjaźni i w związku z tym zaprzyjaźni się później z Lebiedziem. No i przygotował się do tego świetnie w ten sposób, że miał ze sobą bardzo dużo rodzinnych zdjęć w takim nie bardzo dobrze zamkniętym portfelu. I kiedy zapukał do Lebiedziowej, to od razu mu ten portfel wypadł z rąk i zdjęcia się rozsypały na podłodze. I wobec tego oboje zaczęli zbierać zdjęcia i wywiązała się rozmowa o dzieciach. A jak jest rozmowa o dzieciach z Rosjanką, to potem już idzie. Potem już idzie. W związku z tym Jacek się zaprzyjaźnił z Lebiedziową. Lebiedziowa go przedstawiła Lebiedziowi i powstał reportaż, bardzo ciekawy reportaż, który zrobił w gazecie piorunujące wrażenie. Po pierwsze dlatego, że Lebiedź, a po drugie dlatego, że napisał go człowiek, który właściwie nie był doświadczonym dziennikarzem, dopiero przyszedł do gazety i to wywołało niesamowicie taką silną reakcję protestu w dziale zagranicznym, który się nie mógł z tym pogodzić, że przyszedł sobie reporter i ma materiał, a oni z doświadczeniem tej pracy zagranicznej nie mają tego Lebiedzia. I doszli do wniosku, że Jacek to musiał tutaj coś zachachmędzić i coś zmyślić. A Jacek mówi, przecież ja mam zdjęcia. Ja to uwiarygodnię. I co się okazuje? Następnego dnia on przychodzi zrujnowany, ponieważ nie ma tych zdjęć. Nie ma tych zdjęć. Coś się stało z tymi zdjęciami. Gdzie się zgubił? Gdzie się wetknął? Nie ma tych zdjęć. Nie może uwierzytelnić tego swojego reportażu. No i przez jakiś czas trwa impas, potworny impas, ale zdjęcia się znajdują. Jest zdjęcie Lebiedzia, poszedł reportaż, jest wszystko w porządku. Ale to jest historia, po pierwsze, o impecie i sztuczkach reportera, a po drugie o tym, jak ważne jest uwierzytelnienie swojej pracy. Jeżeli ta praca wydaje się tak bardzo nieprawdopodobna, im bardziej wydaje się nieprawdopodobny ten materiał reporterski, tym bardziej trzeba go uwierzytelnić. Posługuje się właśnie Pani słowem uwierzytelnienia. Ja się zastanawiałem, na ile w Pani doświadczeniu, w Pani odczuciu fotografia bywa utrudnieniem czy ułatwieniem dla piszącego, ale rozumiem, że jest ułatwieniem w jakimś sensie ten materiał ikonograficzny, wizualny. To różnie bywa. To znaczy własne fotografowanie może być utrudnieniem. Co innego, jeżeli ściągamy materiał. Znaczy to może być o tyle utrudnieniem, że mamy dodatkowy kłopot ze ściąganiem tego materiału. Ale tu nie ma tego problemu jak gdyby utrudnienia
psychicznego utrudnienia warsztatowego, prawda? To jest tylko utrudnienie wynikające z tego, że trzeba wykonać pewną ilość telefonów i jeszcze za to zapłacić i tak dalej. A jeśli chodzi o własne zdjęcia, to może być utrudnienie i o tym mówi Kapuściński. Ja się zainteresowałam tym, dlaczego w książkach Kapuścińskiego nie ma zdjęć. Bo nie ma. Dobre pytanie. Tak. Nie ma zdjęć ani w Szachinszachu, ani w Cesarzu, ani, ani chyba w Hebanie nie ma, tak. I kiedyś zadano Kapuścińskiemu takie pytanie. I on na to odpowiedział tak. W czasie rewolucji irańskiej spędziłem w tym kraju wiele miesięcy, ale choć miałem ze sobą aparaty fotograficzne, nie zrobiłem ani jednego zdjęcia. Dlaczego? Nie wiem. Tak odpowiada. Ale na tym się nie kończy, bo znalazłam inny tekst. To jest tekst napisany przez w albumie afrykańskim. On się znajduje. Bo on wydał wielki album afrykański, tak. Wspaniały album zdjęć. I w tym albumie afrykańskim znajdują się takie uwagi, że robienie zdjęć i pisanie tekstu to czynności, które się wzajemnie wykluczają. Potrzeba innego nastawienia. Inne rzeczy są ważne, zależnie od tego, czy chcemy robić zdjęcie, czy pisać tekst. Kiedy jako reporter rozmawiam z szefem klanu, interesują mnie jego poglądy, opinie, wrażenia, myśli. Kiedy przychodzę do niego jako fotoreporter, obchodzi mnie zupełnie co innego. Kształt jego głowy, rysy jego twarzy, wyraz oczu. I teraz pytanie, czy wielki reporter składa tu hołd fotografii, czy próbuje raczej bronić autonomii obu dziedzin jako dwóch rodzajów poznawania? Moim zdaniem, to nie moje zdanie, tylko autorki tego komentarza. Wynika stąd przede wszystkim teza o samowystarczalności słowa pisanego. Pogląd, że samymi słowami można osiągnąć pożądany obraz. Nie ma tu nawet sugestii, że zdjęcie mogłoby ilustrować tekst. Zresztą, czy reportaże Ryszarda Kapuścińskiego wymagają ilustracji? No, ja uważam, że jest coś takiego, jest coś trafnego w tej uwadze, bo myślę, że u Hanny Kral jest to samo, że jest przekonanie o samowystarczalności słowa pisanego. Że ona nie miała potrzeby tej konkurencji, nie chciała może tej konkurencji zdjęć, które by osłabiło może słowo pisane. To... A jak pani na to spogląda? Wie pan, ja spoglądam bardziej jako reporterka, dlatego że ja uważam, że i Hanna Kral, i Ryszard Kapuściński są przede wszystkim pisarzami. Oni są przede wszystkim pisarzami, świetnymi, wielkimi pisarzami. Natomiast ja ciągle się nie uważam za pisarkę, ja się uważam za reporterkę. Ja nie umiem, ja nie mam takiego... zdolności do abstrakcji. Ja wszystko muszę mieć, kawa na ławę, jestem taka mrówa, taka myszka. I mnie są zdjęcia bardzo potrzebne. I dlatego to szczególnie jest widoczne w Wyspie Klucz, gdzie są zdjęcia Shermana. Tak. Które wykorzystałam. Sama w Wyspie Klucz, tam zrobiłam może 2 czy 3 zdjęcia, ale większość zdjęć to są zdjęcia Shermana, wspaniałego fotografa, który fotografował uchodźców przybywających na wyspę przez kilkadziesiąt lat. On zrobił nie przez kilkadziesiąt, przez 25 lat chyba ich fotografował, przez 25. I on zrobił, pozostawił po sobie 250 fotografii. Być może
zostawiłby kilkanaście tysięcy, tylko je zniszczył. Ale zostawił 250 fotografii, czyli 10 fotografii rocznie. Pracował przez cały czas w luksusowych warunkach, takich, że mógł tych wszystkich ludzi, którzy przypływali i byli przez jakiś czas internowani na wyspie, żeby wyjaśnić jakieś sprawy, że mógł ich fotografować spokojnie, że mógł ich ustawić do zdjęcia, że mógł ich poprosić, żeby nałożyli swoje albo jakieś wyjątkowo wspaniałe szaty, które przywieźli ze sobą po to, żeby odbywać w nich jakieś rytuały rodzinne czy inne, albo fotografować ich w tych nędznych ubraniach, w których przyjechali. Miał wybór, miał ogromny wybór możliwości i zostawił 250 zdjęć. Takiej dokonał selekcji. Te wszystkie zdjęcia są zupełnie niesamowite. I ja część tych zdjęć wykorzystałam właśnie. To już jest, było bardzo proste. Wiedziałam dokładnie, czego szukam, bo pracowałam na Ellis Island, gdzie te wszystkie zdjęcia są dostępne. Zresztą jest wspaniały album Shermana, którym tak. się można też posługiwać. I to są zdjęcia, które z jednej strony pokazują kulturę związaną z tym człowiekiem, kulturę stroju, kulturę bycia, to wszystko. I jednocześnie pokazują ich spojrzenie. I to spojrzenie to są niesamowite rzeczy, dlatego że tam na przykład on fotografuje takich ludzi, którzy są jak gdyby nienormatywni. To znaczy, jest tam sfotografowany człowiek, który jest kaleką właściwie. Ma z jego brzucha wyrastają takie jak gdyby drugie odnóża. Coś tam w tym genotypie się zrobiło, że on ma więcej kończyn niż powinien mieć. I on jest przy tym bardzo elegancki. Te kończyny są odsłonięte i ma bardzo dumne spojrzenie. Ma dumne spojrzenie, dlatego że on jest kimś. On jest kimś. W świecie rekordów, gdzie się nieustannie przeżywa jakieś niezwykłe wrażenia, w których rekord jest jak gdyby usankcjonowany pod każdym względem, to mu zapewnia życie. On przyjeżdża na tą wyspę z przekonaniem, że zostanie wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, ponieważ on na siebie zarobi. I to samo, takie samo dumne spojrzenie ma rosyjski olbrzym, który ma chyba 2,5 metra wzrostu i też jest takim wynaturzeniem, ale też jest dumny z tego, że jest kimś, kogo ludzie podziwiają, kto jest w stanie zarobić na swoje życie, kto jest w stanie stworzyć sobie dobre warunki i tak dalej. Także u Shermana jest bardzo, bardzo wiele elementów w tych zdjęciach, które dają także obraz tego, czym była wyspa wtedy, jakich przyjmowała ludzi, kto przyjeżdżał. Zastanawiam się, jak pani, bo to jest przykład tej opowieści, jest dobrym nawiązaniem do tego, że każdy materiał wymaga selekcji już później. Pracujemy z czymś, co jest absolutnie niemożliwe do zmieszczenia w opowieści, w książce. Co jest dla pani takim najważniejszym czynnikiem albo najlepszym kluczem do selekcjonowania materiału? Bo przecież doskonale widzimy, że ten materiał jest różnorodny, że fotografie, które pani dobiera albo wykonuje dla swoich książek, czasami stają się jakąś metaforą, czasami są symbolem, pełnią taki rodzaj, powiedziałbym, dopowiedzenia dla tekstu. Czy to jest kwestia estetyki, czy to jest kwestia, nie wiem, kadru, czy jeszcze inne czynniki za to odpowiadają? Jak pani spogląda na to? Wie pan, to za każdym razem jest inaczej. Każdą książkę się inaczej pisze, każda książka ma inny schemat,
Choć ja bardzo często wykorzystuję schemat chronologii, który jest takim, wydawałoby się, bardzo prymitywnym pomysłem, ale on się sprawdza. Jeżeli go się nie traktuje tak kalendarzowo, tylko jeżeli się go, że tak powiem, twórczo wykorzystuje tą chronologię, to bez tego pomysłu chronologicznego ja bym nigdy nie napisała Czarnego Ogrodu. Bo ja próbowałam tam, miałam wór materiału. Miałam mnóstwo pomysłów, jak ten materiał wykorzystać. Każdy pomysł zawodził. Wszystko, no nie radziłam sobie z tym. I w końcu pomyślałam sobie, że może ja spróbuję chronologicznego układu. I bardzo się przeciwko temu wewnętrznie buntowałam, że idę na taką łatwiznę. Ale potem zrobiłam coś takiego, że wszystkie opowieści, a nagrałam ogromną ilość opowieści, wszystko to było spisane. Wszystkie te opowieści, wszystkie elementy opowieści ulokowałam chronologicznie. I potem pokroiłam to wszystko i z tych pasków, z tych pokrojonych kawałków papieru, które miały oznaczone daty, zestawiłam wszystkie daty z opowieści na jedną kubkę. I okazało się, że to, co się działo z jednym, drugim, trzecim, czwartym moim bohaterem w tym samym roku, w tym samym miesiącu, bo czasami to były bardzo konkretne daty, nawet dzienne, że to wszystko układa się w niesamowitą opowieść wskutek tego, że między tymi ludźmi zachodzą dziwne związki, których ja przedtem nie zauważałam, nie widząc tej chronologii. I cały ten układ Czarnego Ogrodu, chronologiczny, jest układem, który mówi o związkach między ludźmi, między wydarzeniami, które nieraz bywają zupełnie zaskakujące i z których wynika także taki łańcuch następnych związków. To no, trudno to opowiedzieć, ale ja musiałam, jeszcze panu powiem, pan mówi, że jestem pracowita, to potwierdzam, bo ja jak uznałam, że trzeba to robić chronologicznie, to zauważyłam, że w tych opowieściach jest czasami niezwykle ciekawy wątek, ale ja nie umiem go ulokować w czasie, bo ja nie zanotowałam, kiedy to było. Wobec tego ja wróciłam na Śląsk, wróciłam do tych ludzi i poprosiłam, żeby oni mi podali wszystkie daty tych zdarzeń, które wydają mi się interesujące. I oni rzeczywiście razem ze mną, to było bardzo zabawne, bo oni z przyjemnością to robili, te wspomnienia sobie tam jakoś w głowie układali. Czasami musieli zajrzeć do jakichś kalendarzy starych czy do korespondencji. I wszystko żeśmy oznaczyli. I ja potem dopiero mogłam ciąć te paski i składać je. Ja znalazłem bardzo, wydaje mi się, intrygujący komentarz. To znaczy odnalazłem go w jakiejś takiej recenzji czytelniczki, która napisała, że Czarny Ogród jest przykładem takiej książki, która budowana jest metodą obrazkową. Że ona się wydaje o tyle trafna, że pani rzeczywiście właśnie tak jakby opiewała poszczególne kadry dużego, wielkiego filmu. Układają się one w jedną opowieść. Zgadza się, świetna sugestia. Tak. To mi się wydało niezwykle trafnie, tak, zauważone tak, przy okazji tej książki, ale nie tylko. Ale chciałem dopytać jeszcze o kwestię Czarnego Ogrodu, bo to jest rzeczywiście absolutnie tytaniczna praca, imponujący materiał zgromadzony w jednym miejscu, selekcje, redakcje, ale autorem wielu współczesnych zdjęć tam jest Marek Locher, fotograf, tak, który dokumentuje teraźniejszość widzianą przez pryzmat przeszłości. Tak pisze o sobie na swojej stronie internetowej. Chciałem zapytać panią, jak doszło do tego waszego spotkania? To znaczy, dlaczego się pani jakby zdecydowała na... Rozumiem, że to pewnie, jak wiele decyzji, które pani podejmuje, było absolutnie świadomą decyzją, ale czy ten fotograf stamtąd, fotograf tego miejsca, był dla pani bardziej intrygującą osobą? Wie pan, ja w ogóle jak go poznałam, to od razu wiedziałam, że to jest najwłaściwsza osoba do pomocy przy tym materiale. Bo Marek Locher po pierwsze był stamtąd, po drugie był świetnym reporterem, po trzecie bardzo go to intrygowało, ta praca. I on był w ogóle dzieckiem takiej miejscowej dynastii, która też odgrywa rolę w tej książce.
Więc on był jak gdyby osobiście, istniał w tej książce jako bohater także. Także nie mogło być nic lepszego dla mnie. I poza tym on mi zdjął z głowy myślenie o własnych zdjęciach. Bo to, co mówi Kapuściński, że jest czasem trudno pogodzić pisanie z fotografowaniem, to w Czarnym Ogrodzie byłoby bardzo trudne. Właśnie dlatego, że ja weszłam w obce środowisko. Ja nie jestem ze Śląska. Przyjechałam jako outsiderka i ja musiałam bardzo przełamywać, nie opór może nie nieufność, ale taką rezerwę, zupełnie naturalną, którą szanowałam tą rezerwę, ale ja nie mogłam ani zaczynać od fotografii, ani nawet przeszkadzać podczas tych rozmów, które czasami były bardzo intymne, zwłaszcza kiedy dochodziło o Wehrmacht, to represje jakieś, o plebiscy, to powstania Śląskie, to wszystko, to są strasznie trudne sprawy. I wtedy rzeczywiście fotografowanie bardzo by przeszkadzało. I Marek Locher to ze mnie zdjął. Po prostu wyręczył mnie w tym. To wielka, wielka dla mnie była wygoda i pomoc. Odsłania mi się takie pytanie, gdybym panią mógł namówić na taki rodzaj spojrzenia. A czyje zdjęcia pani lubi w ogóle oglądać? Albo kogo pani ceni wśród fotoreporterów? Które prace uznałaby pani dla siebie za interesujące, intrygujące, ciekawe? Wie pan co? Szkoda, że nie mogę tego pokazać, ale jest taki album, który mówi o wyspie Klucz, czyli o Ellis Island. Kiedy ona już jest opuszczona przez stację imigracyjną, jest właściwie bezpańska, jest takim dziwnym miejscem, takim miejscem, w którym zostało mnóstwo jeszcze tego starego wyposażenia, jakieś dziwne autoklawy, jakieś dziwne ślady po dormitoriach, jakieś połamane łóżka, jakieś stosy krzeseł, jakieś ogromne kotły do gotowania, jakichś potraw, jakieś piece piekarnicze. I to wszystko dzieje się w jakichś ogromnych, szarych przestrzeniach i już jest częściowo zagarnięte przez roślinność i jest na przykład, stoi gdzieś fortepian, taki już stary, zdezelowany fortepian i na tym fortepianie gra taka ręka takich zielonych bluszcz, taki zielony bluszcz gra na tym fortepianie po prostu. Te listki na tym grają. Nie pamiętam, jak się nazywa autor tych zdjęć. Wyszedł taki album. Ja go kupiłam na Strandzie w Nowym Jorku. Mam go. Duży album, te zdjęcia są kolorowe głównie. Są przejmujące. To będzie zadanie dla naszych słuchaczy, aby sprawdzić i wyszukać, czyjego jest autorstwa. Ale myśmy chcieli skorzystać z tych zdjęć do tej książki mojej. Chcieliśmy, autor się nie zgodził. Zaporowa cena. Aha. Nie zgodził się. Aha. W mojej książce jest o tym albumie. To sprawdzimy. Także można znaleźć. Sprawdzimy. Chciałbym panią zapytać jeszcze, jeżeli mogę, o rzeczy, które związane są z intuicją. Bo w jednej z rozmów powiedziała pani, że w swojej pracy nie tyle kieruje się założeniami, co intuicją. Czym ona jest dla pani w ogóle w pracy, w konstruowaniu materiałów, w doborze zdjęć? Na ile pani pozwala się takim prowadzić wewnętrznym podszeptom, a na ile pani je odsuwa, żeby nie otwierać kolejnego sezamu czy kolejnej przestrzeni? Ja pan chyba nie potrafię na to odpowiedzieć. Ja jestem dość konkretną osobą, ale pewnie mam jakąś intuicję, bo sobie nie wyobrażam, żebym napisała to wszystko bez intuicji. Nie mając intuicji, tak. Ona musi być, ale jak ona się przejawia? Czy
Czy znalazłabym jakąś anegdotę na to? Wie pan, może w Wyspie Węży są takie rzeczy, które właśnie mówią o pewnej intuicji. Bo tu sobie pozwoliłam na parę osobistych rzeczy. Tak, bo na jest to ogół książka sobie zupełnie nie pozwalam na żadne osobiste dygresje. Ale w Wyspie Węży, ponieważ to wychodzi od historii rodzinnej, to ja musiałam do tego. Tam na przykład pojawia się takie lusterko Raisy. Tak. Jest taka historia tego lusterka. Nie wiem, nie mogę chyba jej opowiadać, bo to za dużo by zajęło czasu, ale to lusterko jest takim chyba gestem intuicyjnym. Ja mam wrażenie, że ono ma jakieś znaczenie w tej książce. Ja nawet zrobiłam zdjęcie tego lusterka. Tak, i to jest zdjęcie pani autorskiej. A co więcej, ja to lusterko wyremontowałam z ogromnym trudem, dlatego że nie ma już w Polsce, niełatwo jest w Polsce znaleźć kogoś, kto potrafi zrobić okrągłe lusterko z takim rantem. To się jakoś nazywa specjalnie, tam nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie udało mi się wymienić lusterka na nowe i także wspaniały konserwator zabytków zrobił do tego ramkę. Znaczy nie tyle zrobił, ile wyremontował tą ramkę trzymającą to zdjęcie. Wisi u mnie teraz w mieszkaniu. Ciągle jak przechodzę, to mijam to lusterko, to tak zaglądam w nie. W odbijanie się różnych historii, które tam są schowane. Jeszcze książka Wśród żywych duchów, bo to jest książka, o której Norman Davies mówi jako o najbardziej wzruszającej książce pani i niezwykłym nagrobku wystawionym polskim bohaterom. To jest rzeczywiście z wielu względów historycznych absolutnie niezwykły materiał. Książka, która miała swoje pierwsze wydanie w roku 1990. Wydana była wówczas przez londyński aneks, ale to była zupełnie inna książka, w tym sensie, że ona nie miała fotografii, bo tamten czas nie pozwalał, to nawet pewnie było wydawnictwo drugoobiegowe wówczas, prawda? Tak, oczywiście. Po niemal 20 kilku latach, po prawie ćwierć... To wyszło w Londynie, w Polsce było tylko tak... Gdzieniegdzie można było to kupić, ale nie w księgarniach. Po 20 kilku latach książka miała swoją drugą odsłonę i została zbudowana właśnie z fotografiami. Tu jest bardzo interesujący, intrygujący tekst właśnie Daniela Lisa, o którym pani wspominała, który był redaktorem technicznym, ale był też osobą, która odpowiadała wspólnie z panią za wyszukiwanie tego materiału i za dobór tych źródeł ilustracyjnych. Jest to książka, która powstaje już w innym czasie, w innej epoce, kiedy otwarte są troszkę bardziej, powiedziałbym, archiwa państwowe i wiele rzeczy łatwiej można zdobyć. Jak pani wspomina w ogóle dziś jeszcze pracę nad tą książką? Czy to jest nadal dla pani ważna książka? Czy to jest książka, o której pani nadal pamięta, myśli? Ja uważam, że to jest moja najważniejsza książka. To znaczy, to jest książka, która ma wyraźne skutki. A trudno to mówić o innych książkach. No, każda książka ma jakieś skutki, ale ta miała rzeczywiście wyraźne skutki. To znaczy, mnie się udało naprawdę doprowadzić przynajmniej w części do zlokalizowania tych dwóch miejsc, to znaczy tych bezimiennych pochówków, tajnych pochówków na Służewie i na Łączce Powązkowskiej. Potem za tym poszły następne czynności, ale ja chyba byłam pierwszą osobą, która jednak zwróciła na to uwagę i jakoś udowodniła, że tam należy szukać, że tam należy kopać. I to się sprawdziło potem przy tych ekshumacjach na Łączce Powązkowskiej. Znaczy, tu uważam, że ta książka jest taką, jakby to powiedzieć. No taką moją pewnego rodzaju zasługą.
wobec no, należną tym ludziom i tej całej historii, tym rodzinom, temu całemu nieszczęściu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to jest dobry, świetny moment, żeby spełnić to, co obiecaliśmy, czyli oddać Państwu głos. Jeżeli są od Państwa pytania i chcieliby Państwo przesłać je, już właśnie otrzymałem cały pakiet, bardzo serdecznie dziękuję, to pozwolę je sobie w tym momencie przywołać. Te wszystkie liczne pozdrowienia z różnych stron kraju i świata kierowane dla Pani, tak jest. Pytania są następujące. Proszę przekazać Pani Małgorzacie, że największe wrażenie zrobiła na mnie książka Wśród Żywych Duchów. Zbieranie materiałów wymagało odwagi. Dziękuję za to. To się cieszę, bo te ostatnie moje słowa zabrzmiały tak patetycznie i tak się pochwaliłam, więc cieszę się, że ten głos tak... Ale jest też pytanie o to, o ewentualne dalsze życie reportażu. To jest, czy zdarzyło się, że po publikacji odezwał się do Pani ktoś posiadający dodatkowe informacje, które rzuciły nowe światło na zdarzenia albo osoby, którym poświęcony był reportaż? O tak, tak. To się zdarzało wielokrotnie. Między innymi po Wyspie Węży odezwał się ktoś, kto miał mnóstwo wiadomości dotyczących rodziny tego mojego wuja, który właściwie nie tyle wuja, co męża mojej cioci, który został na wyspie Butte, bo umarł w obozie tych internowanych oficerów, internowanych przez Sikorskiego, Piłsudczyków. I okazało się, że on bardzo dużo o nim wie. I o całym tym takim środowisku, z którego on się wywodził. Poza tym, no, miałam takie też sytuacje wzruszające, że na przykład ja napisałam taki reportaż o wiejskim mędrcu, który się nazywał Całe życie w pomygaczach, o wiązku. I któregoś dnia dostałam maila z wyspy Guam. To jest terytorium amerykańskie na Pacyfiku. I na tej wyspie Guam mieszka wnuk tegoż wiązka, który prowadzi tam jakieś wybitnym, już teraz nie mieszka, przeniósł się gdzieś, ale mieszkał długo, który wybitnym uczonym prowadził tam jakieś badania na tej wyspie i który okazało się, przechował jego kronikę na tej wyspie Guam, która zawiera no, chyba ze 2000 stron. I tę kronikę mi przesłał. Zrobił skany tej kroniki i zwróciliśmy się oboje, to znaczy i on, i ja, do karty, do ośrodka Karta, żeby wydał tę książkę. I wiem, że oni, nie wiem jak to się skończyło, ale podjęli pracę, współpracę z tym wnukiem mojego bohatera, nad tym, żeby to jednak tą jego wspaniałą kronikę, którą pisał przez całe życie w pomygaczach, czy ten stary człowiek, żeby ją wydać, bo ona ma niezwykle dużo ciekawego materiału na przestrzeni chyba 80 lat. I tak, bo umarł mając prawie 100 lat, a wiecznie stale ją pisał. No tak. Fotograf duchów Ailis Island, Julian Kaiser. To album, o którym mówiliśmy. Przyszła odpowiedź, do powiedzenia. Dziękuję. Pytanie od pani Moniki Wisznowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pani książki. I to jest dobre pytanie, takie powiedziałbym klasyczne, zawsze na spotkaniach autorskich. O czym będzie kolejna? Nad czym pani teraz pracuje? Już chyba nie będzie książki, ja już nie mam energii, bo gdybym pisała fikcję, to może bym coś jeszcze napisała, może bym coś z głowy wydobyła. Ale ponieważ ja nigdy nie wydobywam go z głowy, nie wydobywałam, tylko zawsze z cudzych głów, a nie mam już na to siły, żeby jeździć, pytać, mordować ludzi. Nie, już nie, ale pracuję nad zrobieniem porządku ze swoim archiwum. Mam duże archiwum.
i może część przekaże do Biblioteki Narodowej. Już zresztą część przekazana. Tak, to prawda, ta część jest przekazana. Ale jeszcze bardzo dużo zostało w domu. To zapytam jeszcze o pewne rzeczy związane z różnymi anegdotami, które są opowiadane o tym, że pani była bardzo surową wychowawczynią i nauczycielką, bo wiele osób, oczywiście, które przeszło przez pani szkołę, jest znakomitymi, wybitnymi reporterami, ale wspominają, że stosowała pani taką zasadę zimnego chowania. Czy to prawda, czy to są, powiedział, trochę koloryzowane wspomnienia z ich strony? Wie pan, ja nie wiem, jak to naprawdę było, dlatego że my jesteśmy wszyscy w wielkiej przyjaźni. My co roku spotykamy się u mnie na wsi, wszyscy przyjeżdżają, wszyscy reporterzy, wypijamy mnóstwo wina, no, bawimy się wspaniale. No i ci wszyscy katowani przeze mnie wcześniej przyjeżdżają i nie mają mi tego za złe, więc widocznie nie było takiego strasznego katowania. Proszę Państwa, myślę, że to będzie też dobry moment, żebyśmy pomału zbliżali się do podsumowania. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich zagadnień i tematu, ale bardzo serdecznie chciałem Pani podziękować za ten czas przeznaczony na to dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i jeszcze oddaję głos. I ja bardzo dziękuję i Panu, i Panu, który kamerzyście. Którego pozdrawiamy. I Państwu, którzy oglądali to, a zwłaszcza Państwu, którzy się odezwali, dostarczyli nam wspaniałych informacji. No i Muzeum Literatury za gościnę i za to, że zrobiło taką świetną wystawę Rolkego, która jest dla nas też pretekstem do rozmowy, tak. Tu jest kilka historii, które spotykają się w jednym miejscu. Także bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Szanowni Państwo, dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się. Dobranoc.